No i taki filmik na koniec, żebym pamiętał, co zrobiłem, jak ta szabla wygląda, żebym mógł gdzieś kiedyś komuś powiedzieć, że to ja wykonałem. Głownia przy tej szabli jest damasceńska, skuwana, hartowana selektywnie, z pięknym rysunkiem. Buzbroczowa, doskonale wyważona do tej oprawy, z herbem Wieniawa i cechą szabelni styryjskiej. Na czpienie oczywiście jest też i moja cecha. I tutaj jest pochwa do tej szabli z siodełkiem, pięknie wymodelowana w szagrynie. Widać ten szagryn, okucia żelazne nabijane złotem, przyciemnione i trzewik nabijany złotem, pociemniony, asymetryczny, tu z taką uboższą dekoracją od strony wewnętrznej i jeszcze z takimi cechami tutaj w złocie z tyłu ozdobami. No i na końcu oczywiście worek do tej szabli z pięknej tkaniny atłasowej z jedwabiem, przeszywany w takie drobne kwiatuszki. No nie śmiałbym tej szabli przekazać właścicielowi na przykład w worku po cebuli, bo to byłoby nie taktem wobec jego osoby, jak również kalumnią wobec tej szabli. Wszystko musi być odpowiednio zrobione. No tu ją włożymy do pochewki teraz. Wchodzi spokojnie i tutaj pasowanie. Nie ma szansy, żeby wypadła, jak się koń potknie. No i teraz do woreczka się ją włoży. Piękna szabla. Mam nadzieję, Czarku, że będzie ci przez długie lata służyć.